też jest uwaga, nowsze ciągniki sprzedajesz, a te starsze zostawiasz sobie. Tak. Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejne ciągniki pod marki Deutsch Fahr. Spróbujemy z Patrykiem. Cześć Patryk. Cześć wszystkim. Spróbujemy z Patrykiem generalnie dwa ciągniki wam nagrać na raz. Jeszcze Patryk mi podpowiedział i chyba słusznie, nie ma co solo tych ciągników wam przedstawiać. Zobaczymy, czym się różnią, czym są podobne. Patryk, od początku, my co, podejdziemy bliżej do tych ciągników? I teraz powiedz tak, jaki tam mamy model Agro Plusa? 70S. Dobrze, i tutaj mamy 320. Rocznikowo? 2008-2012. 2008 który? Tamten dalej, Agro Plus. Dobra, 320 jest. 12. Silnikowo takie same? Tu jest Euro 3, Euro 2, ale to samo. Mhm. Od początku są u ciebie, znaczy ty je kupiłeś, nie, że tam na rynku wtórnym, no i tak dalej, tak? Nóweczki. Pierwsze twoje Deutsche, czy już miałeś ty? Pierwszego miałem Agrokida. Okej. Okay. Okazał się kit, więc sprzedaliśmy go bardzo szybciutko. Dobra. I zamieniliśmy go wtedy właśnie na tego 70. Dobrze. Silnikowo powiedzieliśmy, opony powiedz mi, jest różnica? Bodajże są i tu chyba 360. Okej. Okay. Jedynie może coś z przodem jest różnica, ale... Czyli nie, to samo wszystko. Czyli szerokościowo te ciągniki? Powinny być podobne. To idziemy zmierzyć, chodź. Mówisz, że tak, czy idziemy po oponie? 134, słuchajcie, tak? Wiesz co, idźmy po bieżniku. No. 135, no okej. Okay. Tamten jest tak samo, czego mierzymy, dla pewności to mierzymy. Okay. To samo. O, nie wiem, czy nie węższy. No jak dla mnie 133 albo 134. No, to coś takiego. Dobra, centymetr to może być. Być różnicy. Dobrze, jak jesteśmy już na z tyłu ciągnika, to hydraulika taka sama? Trzy pary wszędzie? Tak, wszędzie mam trzy pary. Mhm. I wolny spływ. I tak samo. Więc moim zdaniem więcej nie potrzeba. Dobrze. W tamtym obok też, nie? Generalnie tak. Masz trzy pary, generalnie. Ciągniki, które używane są głównie do pracy? Przy opryskiwaczu. Ty nimi jeździsz, czy pracownicy? Głównie ja. Tata, no i brat. Okej, okay, dobrze. Kabiny, powiedz mi, takie same są, czy inne? No, troszeczkę jest różnica, no bo ta jest jednak sześciosłupkowa, tamta tylko cztero. Bardziej przeszklona jest tamta. Okej, okay, dobra. Czekajcie, tuza nie ma, że z przodu nic tutaj takich rzeczy nie, nie? Nie. Pytałem, czy coś dobierałeś do tych ciągników po kupnie, poza oświetleniem, bo widzę, że sobie oświetlenie dołożyłeś, nie? Nie, nic więcej po kupnie nie było dokładane, wszystko tak jak standardowo. W tym sobie tylko dorobiłem chlapacze z tyłu, wersja Holland. Dobra, utrzymane ciągniki, no powiem ci szczerze, górna półka, fajnie, dobra. Powiedz mi tak, no to czekaj, kabinę sobie jeszcze zmierzę. Oj, faktycznie, ta kabina jest, zobaczcie, całe drzwi tu się otwierają, a tu mamy słupek, nie? Tu mamy słupek, tu będzie, no czy to jest różnica? Dziewięćdziesiąt cztery. Ta będzie ta taka sama. Taki pomiar, wiesz, jak tu się otwierają całe drzwi, to też jest taki kiepski, nie? 94. Tyle samo. Więc to zaczynamy od 70. Rewers jaki? Mechaniczny. Skrzynia biegów? Skrzynia biegów mamy 30x30. Siedzenie standardowe. Standardowe. Kierownica tylko regulowana góra dół pewno. Tak, nic więcej. Nic więcej, tak. Dobra, co się popsuło w tym ciągniku w 70? W tym problem był. Ile mam motogodzin, bo to też pewno ważne. Motogodzin mamy. Mam 2795.
Okej, prawie 3000 motogodzin, tak? Tak. Przez ten czas... Siadł czujnik, tam od prędkości. Poczekaj, bo to pisz... Okej, dobra. Siadł czujnik od prędkości. I tutaj miałem problem ze skrzynią biegów i ze sprzęgłem. A co się działo? Zakleszczył się jakby bieg i w środku zaczęło się wszystko mielić. Dobra. Tak to większych awarii nie? Przeglądy regularnie robisz w serwisie, czy sam robisz? Nie, serwis. Serwis przyjeżdża. Na wymianę oleje, plus w tym modelu, co wymianało. 250 godzin jest wymieniany pasek. Okej, okay, dobrze. Idziemy do 320. Tutaj coś z awarii? Tutaj mieliśmy tylko sprzęgło robione i właśnie ten sam czujnik, co i w tej 70. Okej. Okay. Powiedz mi, jeżeli chodzi o komfort w kabinie, jest różnica według Ciebie? Użytkujesz te dwa ciągniki, nie? Tak. Jest różnica? Według mnie, może to przyzwyczajenie jakoś bardziej, ja wolę w 70 jeździć. Obydwa są, że tak powiem, dla mnie komfortowe, ale jednak jakoś bardziej w tamta kabina mi odpowiada. Plus uchylna przednia szyba. Według mnie tam jest troszeczkę milej. Głośniej, ale bardziej milej. No dobrze, ale zobacz, tam masz, tu masz drzwi całe, pełne, się otwierają, prawda? Masz, tak. Patrz, jaką masz przestrzeń, żeby wejść. Tam masz o wiele mniej, żeby wejść. Jest ok? No też tam kolumna jakby między nogami tak bardzo nie przeszkadza. Jest jakby, może to wydłużone troszeczkę. To wiesz co, wsiądź do 70. Zobaczymy, ile masz miejsca też nad głową. Okej, okay, miejsca na nogi masz ok? No ja raczej staram sobie tak. Jeździ z nogą na sprzęgle? No okej, okay. Jeździ z nogą na sprzęgle. Gaz. Okej, okay, pod głową masz miejsca do oporu, tu w ogóle nie ma problemu, nie? Nic, ty się w ogóle nie przejmujesz generalnie czymś, że tam zahaczysz i tak dalej. Nie ma takiej opcji nawet. Z tyłu masz radio dokładane, nie uderzysz się tam? Nie, wszystko oryginał. To jest oryginał? Tak, tak było robione, nic tu nie było zmieniane. Okej. Okay. Najfajniejsza sprawa, tempomat w tym ciągniku. Ale tylko jeden program jest, nie? Jeden program. Programuję go jak jadę na wprost. Okej. Okay. Tak, jak wyjeżdżasz na Urocza, to no to wciskasz i ci schodzi z obrotów, tak? Tak. Okej, okay, tamten... Ewentualnie, znaczy jak jeżdżę i ustawię go tam na około 12 na godzinę, to staram się delikatnie tylko na sprzęgle i wyjeżdżać przy tej prędkości. W 320 tak masz? Tak samo. Tak samo jest, tak? To wszystko to samo. Elektrycznie załączany wałek. Mhm. Elektrycznie załączany napęd. No jest okej, nie? Taki podstawowy tutaj. Gdzie montujesz konsolę od opryskiwaczy? Montuję sobie, tutaj kładę lub tutaj mam taką też obejmkę i montuję na szybie. Ale jednak w tym modelu wolę sobie położyć tutaj. A w tamtym? A w tamtym mam dorobione i montuję tutaj na szybie. Zobaczycie, czemu się Patryka o to pytam, jak już może oglądaliście film u Kamila, jak jeździłem Deutschem, co mi przeszkadzało, bo miał tutaj zainstalowane i przy przełączaniu biegów po prostu. Zahaczałem. Kamilowi to wygodnie, dla mnie to było ok, dlatego Ciebie właśnie o to pytam. To co więcej możemy powiedzieć, jakie są różnice? W tym mamy słabszy skręt. Ok, to zaraz zobaczymy. Tak, zresztą można powiedzieć to samo, no tyle, że jest tylko 4 lata między nimi różnicy, że jest troszeczkę nowszy model, ale generalnie wyposażenie jest to samo. Na tych oponach byś brał ciągnik, gdybyś jeszcze raz kupował? Myślę, że teraz na swoje potrzeby, tak jak patrzę, to jednak brałbym na szersze. Przód może bym zostawił, ale celowałbym w szerszy tył. Dlaczego? Skacze czy co? U nas jest mokro, glina okay. I pod górkę. No i kolejne. I jeszcze nie wiem, mówiłeś, że masz beczkę 2700? Nie mówiłem, ale mamy wszystkie beczki, można powiedzieć 2700. Te ciągniki ciągają do miniaka 2700 litrów. Tak. I tutaj naprawdę trochę pod górkę jest, więc jak jest wiosna mokra, no to mają... mamy, że tak powiem, najbardziej płaską działkę. To jest najbardziej płaska działka. No to super. No to naprawdę super. Słuchaj, nie stać nas, nie stać mnie na TTV-kę. No. Rynek wtórny. Gdybyś nie był właścicielem tych obydwu ciągników, a ja bym któryś z tych dwóch mógł kupić, to który byś mi polecił, żeby kupił, żebym kupił? 70 czy 320? Jednak myślę, że celowałbym może w 320. Rocznikowo troszeczkę młodszy.
No. To też ma moim zdaniem jakieś tam znaczenie, no bo im młodszy, to tam swoje przepracowane godziny ma, jest to ciągnik wiele lat już produkowany, więc wielkich różnic nie ma, ale jest troszeczkę młodszy. A będziesz którego z tego Deutscha sprzedawał? No. To są ciągniki, że tak powiem, to też o czym świadczy. To też o czym świadczy, które, jak nie będziesz go sprzedawał. Które na pewno ich nie sprzedam. Może sprzedam coś świeższego, a myślę, że te to zostaną. To też jest uwaga. Nowsze ciągniki sprzedajesz, a te starsze zostawiasz sobie. Tak. To też ponieważ o czym świadczy. Ponieważ nie mają dużo motogodzin, no. Nie są użytkowane, że tak powiem, przez wszystkich operatorów, tylko głównie przez nas. Okay. Więc też widać, jak wyglądają. Mhm. A jednak jak jeżdżą pracownicy i inne osoby poboczne danymi sprzętami, no to szybciej jednak je eksploatują niż my. Powiedz mi o spalaniu tych dwóch ciągników. Tym ciągnikiem, że tak powiem, ja sobie to przeliczam troszeczkę na bardziej beczki, hektary. Okej. Okay. Beczką robię 4,5 hektara, na zbiorniku 75 litrów robię 8 beczek. Dobrze. Czyli wychodzi mi jakieś tam około 34 hektary, coś takiego robię. Mhm. Że tak powiem, na tym 75 litrach, no to dla mnie to jest super. Tam około 2 litry wychodzi na hektar. W 320? Wychodzi bardzo podobnie. Bardzo podobnie, tak? No ciężko jest, że tak powiem, odróżnić. Nie ma takich różnic, żebyś zauważył, nie? Myślę, że 320 troszeczkę mniej, bo ponieważ ma troszeczkę więcej koni. Więc ma tą beczkę przy starcie troszeczkę łatwiej wciągnąć. Mhm. Przez co no to spalanie też jest troszeczkę niższe. Ale to nie jest przepaść, nie? Że nie, wiesz, nie, ten ci pali, nie wiem, 4, a tamten pali ci 8. Nie, to tak nie, jest, nie? Wielkie przepaści nie ma, naprawdę to jest bardzo podobne. Podobno są poustawiane, więc w podobnych prędkościach też pryskają. Spalanie jest, moim zdaniem jest bardzo ok. I w innych pracach, jakby cokolwiek by nie robił, to wiadomo, jak jest ciężka praca przy broni czy przy czymkolwiek, no to i każdy ciągnik spali, to nawet nie ma na to patrzeć. Ale przy takich pracach typu kosiarka, no jakieś tam pryskanie, przyczepka, to naprawdę nie jest jakiegoś tam pozmy. Okej. Okay. Patryk, będziemy sobie teraz porównywać skręty. Powiedz mi odległość między rzędami, bo to też jest ważne. W tym sadzie, gdzie będziemy go sobie testować? Mamy 3,20 rozstawę. 3,20. To słuchajcie, teraz postaramy się zrobić tak, że wyjedziemy obydwoma ciągnikami jednocześnie, żebyście sobie z góry zobaczyli, jak one skręcają. Jak nam się uda, to za chwilę widzicie efekt. Dobrze, słuchajcie, widzieliście, jak te ciągniki wyglądają. Patryk, musimy to jakoś podsumować, musimy coś powiedzieć. Przede wszystkim tak, moje pytanie, nie chcesz ich sprzedać? Nie, sprzedać nawet mi nie sprzedasz, tak? Nawet nie ma takiej. A możemy się umówić, że jak będzie sprzedało, to dasz mi znać? Możemy się tak umówić, lecz marne szanse. A masz kogoś już, nie? Kto tam się czai na te ciągniki?
może nie to, że czaję, ale dużo osób pyta na przykład, miałem dużo zapytań o tego nowszego, tą 320, ale najwięcej jednak się pytają o tą 70 osób. Jest bo to, najtańsza. I cenowo jest przystępna, ale i żywotność jest jej bardzo długa. Te ciągniki generalnie jak gdzieś są, to mają po 6 tysięcy motogodzin, po 7 jak są sprzedaż, no on ma niecałe 3 tysiące. To jeszcze daleka droga. Słuchajcie, ja wam nie mierzyłem poziomu głośności w kabinie i tak dalej, no bo tutaj się zdajemy całkowicie na to, co powiedział Patryk, tak? Patryk je użytkuje, bo tymi ciągnikami pracuje. To najlepiej zawsze pytać kogoś, kto tymi ciągnikami pracuje i taka jest opinia. Mam nadzieję, że ten test i ta prezentacja też wam się spodobała, bo jeszcze nigdy nie było tak, że dwa ciągniki jednocześnie, ale to też Patryka sugestia bardzo słuszna, żeby je pokazać razem, bo są podobne, tak? Tak, tak. Nie ma wielkich różnic między nimi. Nie ma większych różnic. Patryk, bardzo ci dziękuję. Słuchajcie, kolejne ciągniki pojawią się. Mogę zdradzić, że będzie trochę zielonego, trochę czerwonego, ale to na spokojnie, a na dzisiaj to dziękujemy. Dzięki, na razie.